Inowrocław. Położony na Kujawach jest stolicą atrakcyjnego regionu, łączą bogactwa naturalne z legendami o doskonałych walorach rolnych. Zalegające płytko pokłady soli od tysiącleci były źródłem wzrostu zaludnienia i gospodarki Inowrocławia. Czy miasto nadal wiąże swą przyszłość z wydobyciem soli? Jak w kapitalizmie radzi sobie przemysł? I w końcu, czy obecny gospodarz może poradzić sobie z wszystkimi problemami? Zapraszamy Państwa na wizytę w tym uroku gniazda. Drodzy Państwo, podstawowym zawsze czynnikiem rozwijającym miasto Inowrocław była sól kamienna, nasze największe bogactwo naturalne. To właśnie sól kamienna stała się wielkim bogactwem tego miasta i tego regionu. Zresztą od soli kamiennej rozpoczął się nasz przemysł. Przemysł sodowy, solny, sodowy, później szklarski, a także i z solą związany jest rozwój naszego uzdrowiska. Ale chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy z ludźmi, którzy od ponad stulecia zajmują się solą, sodą, także i uzdrowiskiem. Zapraszam Państwa do kopalni, być może już innej, ale także kopalni soli w Inowrocławiu. Kopalnia, w której jesteśmy, jest to kopalnia otworowa, gdzie złoże udostępnione jest w powierzchni otworami wiertniczymi. Niewiele ona ma wspólnego z tradycyjną kopalnią podziemną, gdzie wyrobiska są pod ziemią na kilkaset metrów, gdzie górnicy muszą zjeżdżać do pracy pod ziemią. U nas cała praca wykonywana jest z powierzchni, ale jednocześnie jest to praca bezpieczniejsza i wydajniejsza i ekonomicznie bardziej uzasadniona. Czy górnicy z kilofami są tutaj? Nie. Tak, nie widać nawet tych górników, bo w całej kopalni zatrudnionych jest tylko około 40 ludzi, a kopalnia produkuje około 4 milionów metrów sześciennych solanki. Znaczy ta kopalnia góra. Całe przedsiębiorstwo nasze produkuje około 7,5 milionów metrów sześciennych solanki. Solanka jest to wodny roztwór soli i stanowi głównie surowiec chemiczny dla przemysłu chemicznego, który zlokalizowany jest tutaj w rejonie kujawsko-pomorskim. Podajemy tą solankę do zakładów sodowych w Inowrocławiu, do zakładów sodowych w Janikowie. Niewielkie ilości solanki kierowane są do uzdrowiska również i uzdrowisko Inowrocław rozwijało się właśnie na bazie solanki. Solanka tam służy do kąpieli solankowych, do inhalacji i oczywiście uzdrowisko mogłoby istnieć najprawdopodobniej bez naszej solanki. Ale historycznie rzecz biorąc, rozwój swój rozpoczęło właśnie na bazie solanki leczniczej, która tutaj była udostępniona. Obecnie buduje się w uzdrowisku tężnie solankowe, które też będą takim elementem nie tylko widowiskowym, ale i leczniczym. Na te tężnie będzie podawana właśnie nasza solanka rozcieńczona i powstawać będzie naturalne środowisko wzbogacone w sól, gdzie można będzie poprzez w sposób naturalny jakby leczyć górne schorzenia górnych dróg oddechowych. Pytanie, czy nadal nasze miasto łączy swoją przyszłość z pokładami soli? Oczywiście tak. Sól jest, była i będzie naszym podstawowym bogactwem. Miasto wciąż stoi na soli. O tym, jak sobie z tym radzimy obecnie w dobie restrukturyzacji przemysłu, potrzeby restrukturyzacji, powiem może mój współpracownik Kierownik Wydziału Rozwoju Przemysłu Handlu Urzędu Miejskiego, pan Jerzy Golec. Inowrocław jest miastem bardzo skomplikowanym gospodarczo. Tak jak wcześniej mówił pan prezydent, jest to miasto o charakterze uzdrowiskowym z jednej strony, a z drugiej strony ulokowane są tu różne dziedziny przemysłu. Wspomnieć należy takie jak przemysł chemiczny, przemysł wydobywczy, przemysł szklarski, elektromaszynowy, lekki oraz spożywczy. Dość wspomnieć chociażby o
takim dla nas czołowym zakładzie, jakim jest Huta Szkła Gospodarczego Irena, która jest jedynym przedstawicielem nie tylko miasta, ale i województwa bydgoskiego na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i gdzie tej firmie całkiem dobrze się wiedzie, jak i jej akcjonariuszom. Także w roku bieżącym zupełnie przyzwoite, a wręcz bardzo dobre wyniki osiąga największy zakład Inowrocławia, zakłady chemiczne Soda Mątwy, także spółka akcyjna. W tej chwili zatrudniamy około 2000 osób. To jest jeden z największych zakładów w naszych okolicach. Dajemy szansę wykazania się wielu osobom, sprawdzenia swoich kwalifikacji, umiejętności. Jest wielkie pole do popisu dla technologów, dla chemików, dla elektroników, dla handlowców, dla różnych ludzi o różnej profesji. Głównymi odbiorcami naszego produktu, czyli sody kalcynowanej, są huty szkła, szkła płaskiego, szkła opakowaniowego, szkła zdobniczego, między innymi huta szkła Irena, która produkuje kryształy, też od nas kupuje sodę kalcynowaną. Poza tym soda kalcynowana jest stosowana w przemyśle detergentowym. To są właściwie główne segmenty przemysłu, które wykorzystują naszą sodę. Zwracamy uwagę na ochronę środowiska, między innymi niedawno zakupiliśmy 3 filtry z Finlandii, dzięki któremu nie poszerzamy naszych stawów odpadowych, tylko ścieki poprodukcyjne są, z ścieków poprodukcyjnych otrzymujemy kredyt, którą odbierają nasi rolnicy. No, w dalszym etapie będziemy myśleli o odsiarczaniu naszych odpadów lotnych. Myślimy nie tylko o bezpieczeństwie naszych pracowników, ale również o ochronie środowiska całego regionu, zdając sobie sprawę, że Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym. Inowrocławskie kopalnie soli zawsze były dobrym przedsiębiorstwem i nadal utrzymują swoją pozycję dobrego producenta, dobrego przedsiębiorstwa. No ale tak jak powiedziałem, są to czołowe firmy miasta, jednocześnie czołowe firmy rejonu inowrocławskiego, których wyniki ekonomiczno-finansowe można uznać za wyniki dobre. Pewnym wyznacznikiem, takim negatywnym, jest wysoka stopa bezrobocia. Jestem pracownikiem z serwisu pracy, działu, który powstał 1 maja ubiegłego roku. Od tego dnia rejestrujemy stopniowy wzrost ofert pracy, stopniowy wzrost zaufania do Urzędu Pracy, jeśli chodzi o realizację tych ofert. Z wyjątkiem okresu zimowego i jesiennego, kiedy to liczba ofert spada ze zrozumiałych względów, spada zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Ofert jest dużo. Przykładowo w zeszłym miesiącu skierowaliśmy około 200 osób w ramach robót publicznych i około 500 osób w ramach prac interwencyjnych, ale jest to, myślę, jeszcze zbyt mało, ponieważ mamy zbyt mało ofert pracy w takich zawodach, gdzie wykonuje się prace proste, gdzie po prostu nie potrzeba zbyt dużych kwalifikacji, a zapotrzebowanie ze strony bezrobotnych jest duże i największe jest jeszcze ze strony kobiet. Poczyniliśmy pewne już kroki. Być może nie wszyscy z nich w kraju z tych form i możliwości korzystają, a są one dosyć potężne, ponieważ gmina jako miasto posiada pewne dochody własne. A w związku z tym może również z nich zrezygnować. No, może ktoś powiedzieć, że jest to człowiek ze mnie niepoważny, bo chce rezygnować z dochodów własnych. Czy tak powinno być? Oczywiście, że tak powinno być, jeżeli to w przyszłości, w promocji miasta ma przynieść określone efekty. A my właśnie na to liczymy, bo te wzory już w świecie się sprawdziły. Na czym to polega? Otóż nasza gmina, jak i zresztą wszystkie organizmy gminne w całym kraju, posiada dochody własne, które uzyskujemy z dwóch form podatkowych. Po pierwsze jest to podatek od nieruchomości i po drugie jest to podatek od środków transportowych. Jeżeli założymy, że firmy, które już tutaj istnieją, te podatki płacą,
one do naszej kasy wpływają, to przecież możemy założyć, że te, które skusimy w odpowiedni sposób, aby tutaj rozwijały swoją działalność, to one tutaj pozostaną. I dlatego my mówimy, że jest na to odpowiednia uchwała Rady naszej, że jeżeli firma zdecyduje się tutaj zainwestować, w naszym mieście, i to chciałbym szczególnie podkreślić, może być nawet na okres kilku lat zwolniona z podatku od nieruchomości. Jest to na takiej zasadzie, że się ten podatek, wymiar jego zawiesza, następnie patrzy się, czy rzeczywiście firma z tego korzysta, czy rzeczywiście to realizuje, a następnie jest ten podatek umorzony. I proszę Państwa, zwracam się tutaj w tym momencie do wszystkich, którzy mogą nas słuchać, a szczególnie do tych, którzy chcieliby we właściwy sposób z tego skorzystać, że to może być nas naprawdę wspólny interes. Szczególnie dla tych, którzy na przykład posiadają dużą ilość środków transportowych i chcieliby, aby właśnie Inowrocław, który jest gdzieś w połowie drogi między zachodnią a wschodnią granicą, wierzą, że również i tam będą rozwijali swoje interesy, aby tu był w naszym mieście ich przystanek. Wówczas, jeżeli chcieliby z naszej formy, z naszej propozycji skorzystać, mogą tu właśnie utworzyć swoją filię, swojej firmy. I wówczas, jeżeli to zrobią i zatrudnią naszych bezrobotnych, mogą w bardzo znaczący sposób obniżyć koszty działalności własnej firmy w taki sposób, że my zrezygnujemy z naliczania podatku od środków transportowych. A jeżeli powiemy sobie, że te środki transportowe to na przykład duże tiry, a mamy dla nich przygotowane gotowe miejsca parkingowe, hotelowe i inne, to wówczas mogą się w znakomity sposób rozwijać właśnie na naszym terenie. I chciałbym ich serdecznie do właśnie takiego inwestowania u nas zaprosić, bo władze naszego miasta są zdecydowane, aby w sposób bardzo aktywny, w sposób wręcz przyjacielski otoczyć szczególną opieką wszystkich inwestorów, którzy zechcą do naszego miasta zajrzeć, nas odwiedzić i wspólnie z nami zrobić dobry interes. Trudno do tych opowieści cokolwiek dodać. Zapraszając Państwa do szerokiej współpracy gospodarczej, chciałbym także gorąco Państwa zaprosić do odwiedzania naszego miasta. Leżymy na historycznym szlaku piastowskim. Tutaj krzyżują się liczne szlaki turystyczne. Mamy sporo zabytków historycznych. Mamy sporo obiektów sportowych, których można swobodnie wypocząć. Zapraszam Państwa na ulicę naszego miasta. Thank you.
zapraszając Państwa do odwiedzenia naszego miasta, także do inwestowania w tym mieście, chcielibyśmy podzielić się z Państwem nie tylko naszymi kłopotami, ale także naszymi nadziejami. Myślę, że te nasze szanse, które staraliśmy się Państwu przedstawić, a także i nasze zamierzenia, będą także impulsem do inwestowania, do odwiedzania naszego miasta, do naszej współpracy. Szczerze byśmy byli radzi z tego, że możemy zyskać kolejnych współpracowników, kolejnych powierników naszych pomysłów, po to, żeby nasze miasto mogło się rozwijać jeszcze lepiej i bardziej owocnie. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Dziękuję Państwu za uwagę.